powodzenia w tych poszukiwaniach. Proszę Państwa, czas kończyć audycję. Najdziwniejszą transformację, jaką dotychczas mieliśmy, miała się nazywać siła tradycji. Oczywiście było o sile tradycji, ale mieliśmy rozmawiać o sztuce, o koncercie niepodległości, o projekcie arboretum, tak. O wigilijnych daniach i różnych takich innych rzeczach, a zostaliśmy przy tym temacie genealogii. No ale jak widać, słuchać było przed chwilą tyle telefonów, tyle takie zainteresowanie, że no, żal byłoby po prostu ten temat przerwać. Tak, poradnia genealogiczna Sitogórski dzisiaj została zawiązana. Tak może jest. Będziemy kontynuować to w innej formie. No właśnie, w innej formie. Jak powiedziałeś, że ten genealog sobie życzy tam ileś za to, to może to niezły biznes tak naprawdę swoją drogą. No tak, są osoby, które z tego żyją. Okej, okay. Ty nie. Bo ty wręcz przeciwnie. Ja wręcz przeciwnie. A powiedz jeszcze o tym takim o tej filozofii, którą zmieniłeś trochę jakby się... Tak, no genealogia jest niesamowita, daje takie zupełnie inne spojrzenie na życie, na to, co ja dzisiaj robię, co dla mnie jest ważne. Przewartościowuje się wszystko, kiedy zaczynam... Na wolę trzeba jechać, tam jest genealogia. Czytać o tych swoich przodkach, dowiadywać się ze strzępów informacji, kim trzeba byli, wyobrażać sobie, od grubasów, co się z nimi działo. Kiedyś trochę znalazłem dzisiaj z drżeniem serca, przejeżdżam obok budynku, gdzie pracował mój dziadek, był drużnikiem szosowym, nieistniejący dzisiaj zawód. I Osona Jubilerski, w którym on pracował pod koniec XIX wieku, jest między Johanna Płotki, na Marsza, na Płotki. Tamtędy przejeżdżam, to mówię, tu ponad 100 lat temu pracował mój dziadek. To jest niesamowite. I to się przeważa. Niesamowite, tam Rysia mieszkała, Słowak. Johanna Płotki. Ta nasza komercja otaczająca nagle przestaje być tak cokolwiek warta. To, co zostało po moich przodkach, powoduje, że zastanawiam się, co zostanie po mnie. Czy ważne jest, czy po mnie zostanie taki czy inny samochód, czy taki czy inny dom. Ważne jest, co ja tak naprawdę po sobie w życiu zostawię i co dobrego zrobiłem, czym się zasłużyłem dla tej pamięci. A ta cała plastikowa rzeczywistość robi się taka czarno-biała, zupełnie bez znaczenia. Bardzo dziękuję ci. Mieliśmy na koniec jeszcze zagrać kolędę w twoim wykonaniu i nawet na to czasu nie starczyło. Na szczęście nie w moim, tylko Oli Turkiewicz. A to bez twojego nie, ja, na szczęście proszę cię, żebyśmy nie śpiewali moim głosem. Nie, ja nie wiem, że ty miałeś śpiewać, ale myślałem, że jakoś tak... Nie, to kolęda, którą nagrała Ola Turkiewicz w Kanadzie. Ola Turkiewicz, z którą współtworzę koncert niepodległości i projekt Arboretum. Ola Turkiewicz, proszę państwa, potomek rumuńskiej szlachty. Szlachcianka. Jak się patrzy. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tym nietypowym programie i Tobie, Jacku, również. Dziękuję bardzo. Zwłaszcza, powiedziałbym. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Oli. I ten piesek jest nawet w rodzinie, tak? Tak. Też niesamowity pies z gór, odnaleziony bezdomny, błąkał się. Pies już domny. Błąkał się. A jak, proszę Państwa, jak jest pies gór, a ktoś się nazywa Górskim, no to jak może innego Górskiego nie przyjąć? To ja małą prywatę. Zapraszam do polubienia profilu naszego pieska. Wirga Górska na Facebooku. Wirga przez V. Wirga to jest zjawisko meteorologiczne. Niesamowity pies, który się odnalazł. Uratował nas, my jego. Wszystkie tam się dowiemy. Tak jest. Wirgagorska.pl, tak? Nie, na Facebooku. A, Wirga Górska po prostu na Facebooku. Na Facebooku. Dobrze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To jest powtórka. Informacji w nauce właśnie i tego, w nauce się co mówi, to jest konsensus naukowy, jaka jest hierarchia w nauce, tylko w nauce działań eksperymentalno-badawczych. Dobrze. Nauczyciel z niego uczony to... Węgier Viktor Orban skutecznie bronił granic Unii Europejskiej, wznosząc nawet zasieki, spotykał się z krytyką i sprzeciwem niemieckiej kanclerz, która nakazywała przepuszczać bez kontroli ogromne rzesze ludzi. Popularność pani kanclerz w Niemczech gwałtownie spadła, co przełożyło się również na spadek poparcia jej rodzimej partii CDU, a wzrost notowań formacji konkurencyjnych, takich jak AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Nie chcąc oficjalnie przyznać się do błędu, Niemcy w porozumieniu z Francją postanowiły obwarować granice Unii. Dotychczas to właśnie rząd niemiecki był przeciwny tworzeniu unijnej straży granicznej. Jednakże widząc możliwość załamania się strefy Schengen, postrzeganej przez większość obywateli jako największy atut członkostwa w Unii Europejskiej, Niemcy zmieniły front.
Nikt nie kwestionuje potrzeby wzmocnienia Frontexu i przywrócenia prawdziwie swobodnego przepływu osób w Unii. Problem, jak zwykle, leży w szczegółach proponowanych rozwiązań. Najwięcej kontrowersji budzi możliwość interwencji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nawet w przypadku, gdy nie wyraża na to zgody państwo członkowskie. Jest to wyraźne naruszenie jego suwerenności. Powstaje pytanie, czy proponowane przez Komisję rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z prawem pierwotnym Unii Europejskiej. Podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim tu w Strasburgu na ten temat komisarz Timmermans stwierdził, cytuję, chcemy działać proaktywnie, będziemy prowadzić monitoring działania Krajowej Straży Granicznej i w razie czego pomagać. To lepsze niż działanie ad hoc i na zasadzie dobrowolności. Koniec cytatu. Z kolei komisarz Avramopoulos, podsumowując debatę, stwierdził, suwerenność państw członkowskich będzie nietknięta. Koniec cytatu. Resztę przekazu utopił w unijnej nowomowie, opowiadając się za zasadą więcej Europy w Europie, a w niej więcej bezpieczeństwa. Wyraził nadzieję, że parlament nasz wesprze komisję w tym zakresie. A przywołana Komisja Europejska na swojej oficjalnej stronie internetowej w komunikacie dotyczącym proponowanej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej napisała, że umożliwi to agencji na wkroczenie i rozmieszczenie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, aby zapewnić działania na miejscu nawet wówczas, gdy państwo członkowskie nie jest w stanie albo nie chce podjąć koniecznych działań. Koniec cytatu. Jak widać, Komisja Europejska ma do tego podejście dialektyczne. W trakcie wspomnianej debaty w Parlamencie Europejskim jeden z europosłów wspierający Komisję stwierdził, że trzeba mieć psa przy drzwiach na granicach Unii Europejskiej. Może i trzeba, ale trzeba także uważać, by ten pies nie pogryzł właściciela. Należy także przypomnieć, że w strefie Schengen znajdują się państwa nienależące do Unii Europejskiej, jak Norwegia czy Szwajcaria. Czy one zgodzą się na takiego stróżującego pieska? Tak czy inaczej, Europa bardziej się zamyka niż wychodzi na zewnątrz. A chrześcijanie w perspektywie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia powinni otworzyć się na przyjście Chrystusa, który niesie nadzieję. Już teraz, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, chciałbym Państwu życzyć zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt i spokoju płynącego z betlejemskiego żłóbka. Bóg się rodzi, moc truchleje. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. To był głos pana profesora Mirosława Piotrowskiego. Za chwilę jeszcze jeden felieton pana profesora Mieczysława Ryby. Jak finansować program 500+? Na to i inne pytania naszych słuchaczy postara się odpowiedzieć dzisiejszy gość programu Rozmowy Niedokończone, pani profesor doktor habilitowany Grażyna Ancyparowicz, ekonomista. Audycja w Radiu Maryja i Telewizji Trwam dzisiaj o godzinie 18.10 i w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy. Drodzy słuchacze Radia Maryja, 19 stycznia bieżącego roku Parlament Europejski ma debatować o Polsce w kontekście sporu o Trybunał Konstytucyjny. Wszystko to związane jest z wypowiedzią przewodniczącego tegoż parlamentu Martina Schulza, który stwierdził, że w Polsce mamy do czynienia z zamachem stanu. Sytuacja to wręcz skandaliczna. Wyobraźmy sobie, że jakiś Polak, na przykład Jerzy Buzek, przewodniczącym Europarlamentu, był niegdyś, wystąpiłby z podobnym wnioskiem w sprawie Niemiec, Francji albo Wielkiej Brytanii. Przecież tam też odbywają się różnorakie spory między partiami rządzącymi i opozycyjnymi. W całej Polsce okrzyknięto by takiego polityka jako szaleńca, który psuje nasze dobre relacje z ościennymi krajami. Stolice państw europejskich by zawrzały z oburzenia. Najprawdopodobniej takiego przewodniczącego by szybko odwołano. Tymczasem polityk niemiecki, nie bacząc na fatalną historię w naszych wzajemnych relacjach, najpierw straszył Polskę obcięciem funduszy unijnych, jeśli nie przyjmiemy islamskich emigrantów. Po niedługim czasie zarzucił polskiemu rządowi zamach stanu. O czym to wszystko świadczy? Po pierwsze, dowodzi to faktu, iż Niemcy traktowały Polskę za czasów koalicji PO-PSL niemal
niemal jak swoje lenno. Wtedy mimo tego, że złamano konstytucję w czerwcowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, debaty w Europarlamencie nie było. Wręcz przeciwnie, politycy Platformy byli podejmowani radośnie na salonach europejskich. Nagle po jesiennych wyborach pojawiła się perspektywa niezależnej polityki polskiej, podobnej do tej prowadzonej przez Budapeszt, i histeria bardzo szybko z ulic Warszawy została przeniesiona na grunt międzynarodowy. Już tylko krok, a Europejski Parlament wezwie międzynarodowe siły do interwencji zbrojnej nad Wisłą, by przywrócić demokrację, to znaczy rządy PO. Zdenerwowanie w Brukseli i Berlinie wynika jeszcze z jednego powodu. Otóż wnioskodawcami debaty o Polsce są nade wszystko środowiska lewicowe. Są one przerażone, że pojawił się w Europie Środkowej nowy kraj, który nie chce w prosty sposób wpisywać się w genderową i multikulturalną rewolucję projektowaną w lwackich centrach decyzyjnych. Trzeba jednak przyznać, że takie działanie stawia polityków w PO w niezwykle beznadziejnej od strony wizerunkowej sytuacji. Donoszenie na swój własny rząd Niemcom wygląda wręcz fatalnie. Bardzo źle ta cała sytuacja wygląda też w relacji do Donalda Tuska. Jeśli jest on przewodniczącym Rady Europejskiej, który w jakimś stopniu liczy się z interesami naszego kraju, a nie tylko z wolą Angeli Merkel, to powinien na ataki na Polskę zareagować. Milczenie będzie świadczyć o nim bardzo źle. Kluczowe w tej sytuacji jawi się pytanie o postawę polskiego społeczeństwa. Tuż po wyborach pisałem, że otoczenie międzynarodowe jest od strony ideowej skrajnie dla Polski niekorzystne. Niekorzystne są też układy na linii Berlin-Moskwa odbudowywane na naszych oczach. Rząd nasz musi w tej sytuacji zachować klasę i spokój. I takiej też postawy powinniśmy się spodziewać po narodzie. Miejmy nadzieję, że minęły już czasy, gdy gesty i sympatie Angeli Merkel rozstrzygały o sympatiach politycznych w Polsce. Miejmy również nadzieję, że powoli odbudowuje się w naszym narodzie duma, tak ważna dla normalnego funkcjonowania kraju. Jeśli chcemy powrócić na scenę międzynarodową jako podmiot, zdobywanie tej suwerenności musi nas kosztować. I nie możemy niczym postkolonialni niewolnicy przejmować się każdym pomrukiem bliższej czy dalszej zagranicy. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. To był głos pana profesora Mieczysława Ryby. Życzę dobrej, błogosławionej nocy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Mamy nadzieję, że ta noc będzie dobra, ten tydzień będzie dobry, bo to tydzień, który przygotowuje nas już do świąt, pięknych świąt Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które jak zawsze przeżywamy w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dlatego w Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 21.30 transmitować będziemy na naszej antenie mszę świętą pasterską pod przewodnictwem Jego Świątobliwości. W Boże Narodzenie o godzinie 12.00 zapraszamy na Anioł Pański z orędziem świątecznym i błogosławieństwem Urbi et Orbi, a w niedzielę w oktawie świąt, w którą przypada święto świętej rodziny, Ojciec Święty przewodniczyć będzie mszy świętej w intencji rodzin. Rozpocznie się ona o godzinie 10.00. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. Jest godzina 3:00. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Opieki Matki Bożej, wielu łask Bożych, życzliwości od najbliższych, opieki swoich świętych patronów, aby uśmiech zawsze gościł w Państwa sercach i aby każdy dzień rodził nowe nadzieje. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny. Thank you.
jak ulewny deszcz po suchym dniu, jak burzy dźwięk po ciszy snu, tak Zbawiciel, Dawca życia przyjdzie wnet. Jak błysk na niebie w czarną noc, jak słońca wstanie rankiem wciąż, tak Stworzyciel, Odkupiciel pojawi się. Przyjdzie wśród pieśni aniołów, ptaków, blasku gwiazd, weźmie swe dzieci, to w sercu miały jego twarz. Nadzieje spełni tysiące i znów zbudzi psal. Będzie na wieki wśród stworzeń, co czytały nam. Jak na skrzydłach orzeł piskle swe, jak płomień iskrę w górę śle, tak Zbawiciel, Dawca życia zabierze mnie. Jak na morzu wyspa w sztormy czas, jak wody strumień gaszący las, tak Stworzyciel, Odkupiciel ratuje nas. Czas na audycję Papież Polak do rodaków. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam Państwa na spotkanie w audycji Papież Polak do rodaków.
Dzisiaj chcemy powrócić do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Usłyszą Państwo pierwszą część homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego w czasie mszy świętej sprawowanej na Jasnej Górze 4 czerwca 1979 roku. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy, przychodzą naprzód na myśl te słowa poety, wieszcza, który w inwokacji pana Tadeusza wyraził to, co znajdowało się w jego sercu, to, co znajduje się we wszystkich chyba polskich sercach. Co jasnej bronisz Częstochowy, nie mam prezentów jeszcze, nie mam porządków porobionych, więc pisał Mickiewicz, myślę, że nie zdąży się przemawiając językiem tradycji narodowej, przemawiając językiem wiary, tradycja Jasnej Góry sięga już prawie 600 lat, czyli czasów królowej Jadwigi, błogosławionej pani Wawelskiej, początków dynastii Jagiellońskich. Obraz jasnogórski stał się jednak wyrazem dawniejszych jeszcze tradycji, starszego jeszcze języka wiary. W naszych dziejach odzwierciedliła się w nim cała treść Bogu Rodzicy, którą wczoraj rozważaliśmy w Gnieźnie, wspominając misję świętego Wojciecha i sięgając do samego początku Ewangelii na